Bieganie.pl wita Was z Poznania. Tutaj w hali Expo za chwilę zbierze się 8 tysięcy ludzi i wystartuje w Wings for Life, czyli biegu, który, uwaga, nie ma mety i wszyscy o tym doskonale wiedzą. Ze mną pan Jurek Skarżyński, świetny maratończyk z życiówką 2:11:42 z 1986 roku. Trochę to już czasu minęło, panie Jurku, ale pan na pewno doskonale wie, z jakim tempem trzeba było biec na taki wynik. Tak, 2:11:42 to tempo 3:07 na kilometr, no jest obłędny. Ja pamiętam, jak miałem sprawdzian na kilometr w szkole i zrobiłem 3:07 i to byłem chyba drugi w klasie, a potem pokonałem dystans maratonu. Ale też mówię, że jeśli ja potrafiłem dojść do takiego wyniku, to prawie każdy też taki wynik osiągnie. Oczywiście lata pracy, mądrej pracy i jest to w zasięgu prawie każdego. Wielu z nas biegaczy wychowało się na metodzie pana Jerzego Skarżyńskiego, który opisał doskonale przygotowania maratońskie w swojej książce. Ja chciałem w związku z tym poprosić, panie Jerzy, o trochę porad. Gdyby pan był w takiej formie na biegnięcie tempem 3:07 dzisiaj na Wings for Life, to jakby pan przeszacował swoje możliwości odnośnie tego, że tutaj samochód goni, nie ma mety, dystans się wydłuża, to jakby trzeba było ten bieg rozegrać? Znaczy, no nie robiłem kalkulacji dla 3:07, ile to wyjdzie, ale to chyba byłoby, no nie wiem, czy tutaj ci zwycięzcy mają 3:07, na pewno nie, bo to tylko maraton, a nie, oni jednak biegną tam około 70 km i to jest tempo 3:30, 3:20, no powiedzmy sobie tego typu, 3:30 na kilometr, no ale 70 km, także trzeba, nie jestem specjalistą ultramaratonu, bo nigdy nie przebiegłem metra ponad dystans maratoński i to nie jest jak gdyby moja działka, moja specjalność, ale na pewno ludzie, którzy się w tym specjalizują, to dokładnie wiedzą, jak to zaplanować, jak to rozegrać. Ważne na przykład jest to, że przynajmniej tu w Poznaniu, Nożyński łącznie z Bartkiem będą dwójkę biegli, także będą bezpośrednio ze sobą, będą się widzieli, będą się kontrolowali i to też ma przełożenie na dystans, który mogą pokonać. Gdyby był jeden z nich, to jednak ta walka byłaby w samotności zupełnie innego typu. Tutaj zanosi się na fajną, ciekawą, ostrą i oby fajną, skuteczną, wynikową walkę. Rozmawiamy oczywiście o Dariuszu Nożyńskim i Bartku Olszewskim, czyli dwóch faworytach do zwycięstwa. Natomiast panie Jerzy, ja mam jeszcze takie pytanie. Gdybym chciał przygotowania maratońskie przekuć na przykład w przyszłym roku na docelowy start w Wingsie, zdając sobie sprawę z tego, że byłby trochę dłuższy, to co powinienem zmienić w treningu, żeby jak najlepiej to zadziałało? Znaczy powiedziałem, nie jestem specjalistą ultramaratonu, ale na pewno im lepszy wynik w maratonie, to nie zawsze się przekłada na super wynik ultramaratoński, bo znam przykłady zawodników, którzy biegali 2:13 w maratonie, a w biegu 24-godzinnym, no niestety albo nie kończyli, albo wynik był dużo poniżej oczekiwań, także to nie zawsze się przekłada na ultramaraton, ale na pewno zawsze mówię ludziom, którzy przychodzą do mnie jakieś porady odnośnie właśnie ultramaratonów, że sugeruję im rozpocząć takie przygody maratońskie, ultramaratońskie w momencie, kiedy osiągną w maratonie swoje takie maksimum, kiedy dojdą do wniosku, że w maratonie już zrobili to, co trzeba i teraz jak gdyby lubię ultramaratony, uwielbiam ultramaratony i będą lepszymi ultramaratończykami, mając ten rekordowy swój wynik w maratonie. Panie Jerzy, a zapytam jeszcze dzisiaj o pana dyspozycję. Czy pana zobaczymy na linii startu i jakie są założenia ewentualnie na ten bieg? No będę, ale no płakać się chce, bo miałem zapalenie płuc w listopadzie i jak mi mówili, że to będę 3 miesiące z tego wychodził, to okazało się, że prawie 5 miesięcy miałem problemy drobne, podbieg, którym nigdy bym nie uznał, że to jest podbieg, tak? Był dla mnie podbiegiem trudnym. Dopiero od kilku tygodni jak gdyby wróciła taka dyspozycja, ale oczywiście nie ma mowy o żadnej formie, bo nie było przygotowań. Nastawiam się na 23-25 kilometrów, gdzie w ubiegłym roku było 30, no i było drugie miejsce na świecie. No teraz niestety muszę rok pauzy mieć, ale jestem przekonany o tym, że jeszcze w przyszłym roku te 30 kilometrów poprawię. My też mocno w to wierzymy i tego oczywiście panu życzymy. A mam jeszcze jedno pytanie, bo ciekawi mnie taka kwestia. Jak żeśmy ostatnio rozmawiali, to wspominał pan o tym, że jeden dzień w tygodniu pan przeznacza na głodówkę. Chciałem się zapytać, czy pan w dalszym ciągu stosuje tę metodę i
czy to jest rozwiązanie, które na przykład ma za sobą nieść korzyści sportowe, czy tylko ogólnozdrowotne? Komu by pan to polecił? No nie, powiem tak, nie polecę to zawodnikom wyczynowym i nawet młodym ludziom. Właśnie to chyba nie jest jeszcze gdyby ten etap, kiedy to jest ważne, ale po 50, a już po 60 powiedziałbym, że to ma aspekt bardziej zdrowotny niż jakiś tam, nie chodzi o poprawę wyników biegowych, ale robię to i to jest świetne i zawsze polecam. Oczyszczanie organizmu to jest zdrowszy organizm, także ci, którzy już dojdą do takiego wieku emerytalnego, że tak powiem, na pewno się powinni na tym pochylić, polecam. Początki były trudne? Nie. Paradoksalnie nie. To jest naprawdę wszystko w głowie. Ja jestem człowiekiem, który mówi sobie tak, jeśli chcę coś, to jestem tak sfokusowany, jak to się mówi dzisiaj, na pewnych rzeczach i bałem się, że powiedzmy, jak ja nie zjem, bo jem obiad w czwartek i później nie jem kolacji, nie jem śniadania i dopiero jem obiad następnego dnia, już przynajmniej po 24-25 godzinach od poprzedniego obiadu i byłem przekonany, że nie zasnę wieczorem bez kolacji, no bo jak tyle godzin bez jedzenia? Nie, jeśli wiem, o co chodzi, jeśli jestem przekonany, że to mi służy, żadnych problemów, a już w ogóle poranek bez jedzenia już po tylu godzinach w ogóle jest rewelacyjny, żadnych problemów nie ma. Bardzo dziękuję, panie Jurku. Dziękuję. Z nami była absolutna legenda polskich biegów długich, pan Jerzy Skarżyński. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam serdecznie.